jest zima, dzieci chorują. Czy ty masz jakieś takie domowe sposoby na to, żeby właśnie twoją różę wyleczyć? Moje dziecko nie choruje, na szczęście, jak już to jakiś katarek, ale jest dobrze pod tym względem. Zdrowo się odżywiam przede wszystkim. Wszyscy jemy probiotyki. I to myślę jest najważniejsze. I przytulanie. A co byś powiedziała na przykład na posmarowanie brzuszka gęsim smalcem, jak to preferuje Ania Lewandowska? Bardzo dobrze, jest to jeden z naturalnych sposobów, więc jestem na tak. Myślę, że kiedy w ogóle żyjemy zdrowo, odżywiamy się zdrowo i nie zaśmiecamy swojego organizmu, organizm też szybciej reaguje na takie naturalne rzeczy, a naprawdę warto do naturalnych metod się uciekać.